Siemanko ziomeczki, w kolejnym odcinku Xenoxa. Więc tak, w tym odcinku postanowiłem, że zrobimy sobie misję. Będziemy musieli dropić symbole wojownika. Tak, więc jestem na ognistej ziemi, jak widzicie. Mam w końcu rola założona. KD plus 9. Ładnie leci. A i to co tu widzicie, to są niepotrzebne rzeczy. Co jak mi starczy czasu na pod koniec odcinka, to wystawię sobie sklepik. Wszystko dam za jeden jak tam ta igła, 35 średni, srebrnych fangi, ponieważ to mi nie jest potrzebne. Więc tak, mamy już 4 symbole wolnika. Już jest 7. Szybko leci, więc myślę, że nie będę z tym problemu. Dobra, ja lecę na większego spota gdzieś tutaj i widzimy się za chwilę. Dobra, już jestem i jestem tu prawie, więc myślę, że to będzie jakiś fajny, duży spot. Więc tak, przyspieszę może. No nie wierzę, zajęte. Niestety jest dzisiaj taki dzień, że wszystkie kanały nie działają i tylko H4 jest dostępne. Pewnie zaraz nie będą bić. O, to ja myślałem. No i co tu teraz zrobić? No bo ja mi się nie chcę wejść. A niestety skarabeuszu nie założę. Mam wzrok właśnie na 110. Na 110. Chcę ją te ulepszyć po tej misji. Tu mam już ulepszacze. A właśnie jeszcze ten łuk do sprzedania. No i to mam później do expo. Mam odporność na omdlenie, a mnie omdlewa. Ciekawe czemu. Jakieś nowe. Wtedy jeszcze na wolnym gdzie nie ma. Szacun. Więc tak, ja może zrobię, znaczy będzie pewnie przyspieszenie i widzimy się, jak uzbieram trochę więcej. Dobra, mamy tego 56, aż dropimy jeszcze te 60 i myślę, że tyle starczy. Ciekawe ile... A, pewnie nic. No, widziałem. Tam jeszcze jest trochę mówku. No, szybciej. Chodźcie tutaj. I na chmurkę. Tak, bardzo fajny test, ponieważ prawie wszyscy na trującą chmurę lecą. Więc tak, mamy ile tego?
61. Lecimy do M1 i oddamy tam symbole wojownika biologowi. Dobra, już jestem. Xenox mi się wyłączy. 4 metale. Lecimy do biologa. Matra, aspekt i pieczęcie. Dobra, ja zrobię teraz cięcie i widzimy się za chwilę, jak oddam te pieczęcie. Ziomeczki, nie uwierzycie, jednego symbolu mi brakło. Co tak cena, wejdę i wchodzę. To oferuję coś. Dobra, to ja lecę dropnąć jeszcze jeden, albo najlepiej dwa. A nie tutaj. No i widzimy się znów w tym samym miejscu. Ziomeczki, nie uwierzycie. Wyłączyło mi się nagrywanie. I wszystko zrobiłem poza odcinkiem. Wydałem eku, znaczy te ulepszacze. Byłem u handlu, dostałem chyba dwie broszurki. 2 SM i chyba 60% ruchu, myślę, że tak. Więc jeśli chcecie też jakiegoś tam itemka lub jakieś ulepszacze, albo na przykład ten szkatę nosiciela plagi, ponieważ mi to jest niepotrzebne, to napiszcie w komentarzu, że chcecie coś podtrzymać i wam dam tam coś. Ponieważ na przykład te szkaty nosiciela flagi nie są mi potrzebne, a ten, kto zaczyna, ten właśnie też chyba kupował z mojego sklepiku. Ciekawe, co teraz chcę. A właśnie, jeszcze zbroję zapomniałem ulepszyć. Gdzie jest ten wielkolud? O, tu jest. Więc ulepszamy zbroję. Mamy święte ubranie Fang, co później potrzeba. Akurat te najgorsze rzeczy. Ale to się da załatwić. Jeszcze wiem, że ktoś tu chce kupić zwoje lodu, więc teraz go poszukam. To była ninja, wiem. O, to jest ta. Mam zwoje lodu. Chciała ich 5. O, tu są, mam 46 zwoje. 5. Oferowała mi poprzednio KD plus 2, oczywiście traumę. I później mi nie odpisała, więc nie wiem. Ciekawe, czy da znów te traumy plus 2. Dobra, walić ją. Trudno. To by było na tyle w tym odcinku. Jeśli chcecie szkaty nościela plagi, to piszcie na dole w komentarzach, że chcecie. I później się tam w Xenoxie jakoś spotkamy i wam to dam. Więc to by było na tyle. Trzymajcie się i cześć!